Siemanko, właśnie przyjechaliśmy do parku Khao Sok. Dla mnie osobiście jest to najpiękniejsze miejsce w całej Tajlandii. Zaraz Wam powiem dlaczego i Wam pokażę, o ile chmury nie zepsują naszych planów. Przyjechaliśmy tutaj dość fajną ekipą, jesteśmy już tutaj praktycznie od wczoraj, ale wczoraj nic nie kręciłem, mieliśmy taki czas dla siebie, ale dzisiaj tutaj wszystko to, gdzie wypłyniemy na jezioro, dodatkowo będziemy spać na domkach na wodzie, wszystko Wam powiem, co i jak, ile kosztowało, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Ale to wszystko po kolei. Najpierw się musimy rozpakować. Idziemy kupić łódkę. Kupić albo wycieczkę, albo zapłacić za prywatną łódkę. To się jeszcze okaże, co się bardziej opłaca. Prawdopodobnie bardziej nam się opłaci wziąć łódkę prywatną, ale to zaraz wszystko na miejscu. Jak będziemy tam w środku, to Wam powiem i pokażę. No i sprawa wygląda tak. Za łódkę, żeby dopłynąć do domków, musieliśmy zapłacić 3000 tajskich batów, ale na 10 osób to mamy po 300 batów, także nie jest źle. Dodatkowo za domek na wodzie od osoby za nocleg plus 3 posiłki zapłaciliśmy po 1200 tajskich batów. To była jakaś najtańsza opcja. Nie dlatego, że chcieliśmy najtańsze, bo chcieliśmy inne domki, tylko po prostu wszystko było zajęte. Także wcześniej zastanówcie się, jak tu przyjeżdżacie, żeby sobie zarezerwować, bo to bardzo dobry pomysł. My tego nie zrobiliśmy i teraz, nie wiem, gdzie będziemy spali, na takich pewnie słabych domkach, ale trudno. Ważne, że w ogóle coś się znalazło, bo już myśleliśmy, że nie będziemy mieli gdzie spać. Pogoda niestety się nie udała za bardzo, ale zobaczymy, może tam dalej będzie lepiej. Teraz jeszcze musieliśmy zapłacić po 20 za wejście do, nie, jakieś rządowe coś i teraz po 300 batów jeszcze za wejście do Parku Narodowego. Także tych opłat jest parę. Idziemy do łódki, mamy jakieś 40 minut teraz rejsu. Tak Wam mówiłem wcześniej, za łódkę daliśmy 3000 tajskich batów za 10 osób. Pogoda nam nie sprzyja i jest strasznie słabo. Mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej, jak będziemy wracali. Właśnie dopływamy do naszych domków. Właśnie teraz dostaliśmy lunch, który jest w cenie oczywiście. Później mamy jeszcze kolację, jutro śniadanie. Dodatkowo jeszcze później o 17.30 mamy jedną wyprawę łódką. Później rano o 6.30 kolejną. No ale i tak koniec końcem. Na razie nie sprzyja. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ale w ogóle fajnie się tu wybrać. To jest naprawdę super. Polecam bardzo. Zaraz płyniemy w następny rejs. Chyba zaczęło padać właśnie. Cały czas jacyś ludzie na widok pływają. Powiem Wam, że przerąbane jest tutaj spać. Domki są jakoś tak dziwnie ustawione. Wcześniej jak tu byłem, nie było z tym problemu. A dzisiaj jak próbowaliśmy się przespać, no to co, przepływa jakaś łódka, zrobi lekką falę, to po prostu tak wszystko hałasuje, że się po prostu nie da. Mam nadzieję, że w nocy nie będzie tego problemu.
Zaczynamy kolejny dzień. Lało północy. Zaraz może uda nam się ruszyć na poranne safari, chociaż mieliśmy tam płynąć godzinę temu, ale może się uda. Mamy teraz poranną wycieczkę na safari. Już wiem, jaka to będzie lipa. Przywiozą nas pewnie gdzieś w krzaki, żeśmy pooglądali jakieś ptaszki i tyle, ale w sumie chcieliśmy gdzieś popłynąć. Tak padało całą noc, że sobie nawet nie wyobrażacie. Ale spało się w miarę dobrze, nie ma co narzekać. No. Ciekawe, co on nam tu chce pokazać. Przed chwilą stąd odpłynęła jedna łódka i tylko po prostu tu stali i... no i nic. Widzę, że nie tylko my się spóźniliśmy o jakieś półtorej godziny, bo inne łódki też tu jeszcze zaraz przybywają. Jesteśmy już po śniadanku, bo rano był bufet. I zaraz się zbieramy. Oczywiście, jak tutaj sobie przypomniecie, kajaczki są, możecie wziąć za darmo popływać. Całość wycieczki nas wyszła około 2000 tajskich batów. Także jakieś 250 zł. Także całkiem ok. Paweł, lewy, prawy. 9 rano, odpływamy, bo był check-out. Było nawet spoko. Mimo tego, że pogody brakło, to i tak było spoko, bo imprezkę sobie wieczorem zrobiliśmy taką delikatną. Trochę popływaliśmy tą łódką. Teraz kolejny punkt, dopłynąć tam do portu, a później jedziemy do Khao Lak, czyli do miejscowości, gdzie w 2004 roku tsunami uderzyło najbardziej i zrobiło największe spustoszenie tam. Jedziemy tam na plażę Coconut Beach. Jak Ci się podobała poranna wycieczka? Bardzo, bardzo mi się podobała. Widziałam ruszające się drzewo. Widziałam ruszające się. Wiedziałaś, no to jak widziałaś drzewo, to było dobrze. Widziałam drzewo, dobrze. To zawsze już coś. To było właśnie punkt tej wycieczki. No. Warto było opuścić śniadanie na tej wycieczce. Tak, prawie nie zjedliśmy, na szczęście przynieśli. Widok z dronika był świetny i teraz przejąłem tą fajną miejscówkę, pływamy właśnie sobie porobić zdjęcia. Jo, dojechaliśmy właśnie na Coconut Beach,
na Kaolak, czyli w miejscowości, gdzie miejscowość ta ucierpiała najbardziej podczas tsunami. W 2004 roku, tak jak wam mówiłem wczoraj, że tutaj będziemy. Już odwracam, mam taki ból pleców, tak mnie złapał mięsień, że zaraz jadę do szpitala po jakieś leki, bo nie wytrzymam zaraz. Hej dziewczynko! Pomachaj do wujka. Buziaczek. No. Mała gwiazda. Woda. Prawdziwa. Patrz, jaka piękna tu jest woda. Powiem wam szczerze, że miałem w życiu parę razy problem z plecami. Dawno temu, bardzo dawno temu. Dwa razy mnie nawet sparaliżowało. Raz to w Tajlandii wylądowałem w szpitalu na dwie noce. Ale to, co mi się dzisiaj dzieje, to jest jakieś niesamowite. Chwila na plaży i do szpitala. A jutro jest Sylwester. Nie ma najmniejszej opcji, żebym sobie to zepsuł. Myślę, że 2-3 zastrzyki i powinno być ok. Po prostu mi go spięło. Muszą mi dać coś na rozkurczenie mięśnia. Ale takiej masakry to nie miałem dawno. Chyba nigdy. No nie, no dobra, jakby mnie sparaliżowało, było gorzej. Ale jest też bardzo źle. Alicja, bo już mamy za sobą wszystko. Niebezpieczna Tajlandia. Niebezpieczna strasza. Dojechaliśmy właśnie na Phuket. Jestem na maksa naćpany morfiną. Miałem taką jazdę po drodze, jakbym wyjarał... Gdzie myślę, że mamy ulicę, serio, ma... Przez godzinę nic nie działało, a wsiadłem do auta, zaczęło działać. Właśnie dojechaliśmy na Phuket, idziemy na Galę Muay Thai, bo jest taka na odkrytym terenie. Alicja nigdy nie była, to zobaczy paru świrów. No. To jest Tajlandia. Największą głupotę na świecie. Jak chodzą po ringu przy ulicach. Ja nie wiem, kto to tu wymyśla, ale to jest taki sztos. A tak zaraz się będą bili, to będą to ściągali. Teraz wam pokażę, jak wygląda hazard na tajskich galach Muay Thai. W Tajlandii hazard jest zabroniony, ale na galach to co innego, zupełnie coś innego. Czekajcie, bo muszę chodzić w masce, bo się do mnie czepiają cały czas. O, teraz akurat się założyli wszyscy, ale jeszcze dalej przez telefon obstawiają. To są ruchy rękami, że oni sobie wybierają stawkę i między sobą się zakładają. Tak.
No i teraz było, kto się zakłada, że na przykład w trzeciej rundzie się skończy ta walka. Jeden daje tysiaka, drugi daje tysiaka. Jeden wygrał. Zabrałem Alicję na super randkę. No. Bardzo było, mi się podobało. Emocjonująca bardzo. Jak się ktoś na tym nie zna, to jest słabe. Ja nawet jak się znam, to mi się nie lubię oglądać walk Muay Thai, bo są nudne dla mnie. Znaczy nie nudne, ale jak się nic nie dzieje pierwsze dwie rundy, a później piątą też się nic nie dzieje, to średniawka. Dwóch chłopaków z klubu Tigera walczy, ale nie doczekaliśmy się. Jedziemy dalej. Ja mam tak, że jak daję kamerę... Patrzcie na tych ananasków. Witam serdecznie, Piotr Pomoc Szybarski. Znacie? Tego nie znacie. Jaja, tego bardzo. Z Greda. Starego. Ojciec dyrektor. Przyjaźnił właśnie na fajną imprezę, której nie ma. Ale będzie jutro. Patrz, ale teraz nie ma zajączków. Bo to zależy od światła, jak masz zostawione. Ja mam elegancko. Lekkie są, ale... Dzisiaj 31, czyli ostatni dzień tego roku. Jadę jeszcze właśnie poogarniać parę rzeczy. Trzeba kupić głośnik na katamaran, jakąś koszulę, o ile mi się uda, bo wczoraj mi się nie udało. No i jeszcze coś tam ogarnąć. Chciałbym wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, bo to się przyda na pewno. Wszystkiego, czego sobie tam życzycie. No i sobie też. Sobie życzę, żeby wszystko się układało tak dobrze jak w tym roku, bo ten rok był dla mnie naprawdę niesamowity. Mimo że wiele osób twierdzi, że to był ciężki rok, że dużo się działo i złego, i dobrego, dla mnie ten rok był naprawdę dobry. Odwiedziłem 30 krajów, kanał rozwinął się niesamowicie, co miesiąc świetne liczby, świetne wyświetlenia. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony z tego roku. I wam życzę, żeby wam się też wszystko układało tak dobrze, jak mi. Wiadomo, że nie jest wszystko perfekcyjnie, ale jest dobrze. Zawsze jak już próbuję narzekać, do czego oczywiście nie mam powodów. Oho, i teraz właśnie mam chyba zamknięte? 30 close. O, no i zamknięte, no i dobra, nie mam gdzie zjeść śniadanie. No to trudno. 7-Eleven i toast. I kawa. No zawsze jak się już próbuję zacząć narzekać, to sobie przypominam, że jest super. Naprawdę jest super. I wy też tak podchodźcie do życia. Że zawsze gdzieś ktoś ma na pewno od was gorzej. I cieszcie się z tego, co macie. Bo uwierzcie mi, że macie bardzo dużo. Także dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. To już ostatni film w tym roku. Kiedy będzie następny? Zobaczymy. Może zrobię coś dzisiaj z imprezy sylwestrowej. Na razie.